Dzień dobry, przyjaciele. Ja nazywam się Małgorzata Jakima, jak ktoś nie wie. Chciałam wam złożyć takie świadectwo, bo uważam, że ono jest takie po prostu fajne. Wiecie, ja od 2 miesięcy nie jestem na etacie, ale w związku z tym zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy, bo należało mi się zasiłek, ponieważ miałam tam dłuższy okres czasu przepracowany. No i chciałam z tego po prostu skorzystać. I wiecie, po miesiącu w ogóle tchnęło mnie, żeby tak wejść na ten Urząd Pracy i zobaczyłam, że są po prostu pieniądze. Oni dają pieniądze na różne szkolenia, a mi przyszła taka myśl po prostu na biznes, żeby nie wracać się już na etat, żeby zacząć przedłużać rzęsy, a potem po prostu stać się szkoleniowcem od tych rzęs. I wiecie, ja poszłam do tego Urzędu Pracy. No i się okazało, że pani powiedziała do mnie tak, no tak, ale pani jest zarejestrowana tylko miesiąc, no i się pani nie należy, bo to jest dla osób, które są długo bezrobotne, a pani jest krótko, jest pani jeszcze młoda i tak dalej. I ja, wiecie, wyszłam z tego urzędu, ale to nie dało mi spokoju. Mówię, no nie, nie, nie zgadzam się, jak mi się nie należy. Mi się należy w pierwszej kolejności. I wiecie, poszłam tam jeszcze raz. I mówię, wie pani co, ale ja jednak chcę złożyć ten wniosek o to dofinansowanie. No i ona, wiecie, wydrukowała mi te dokumenty, ja te dokumenty tam wypisałam i tam była taka malutka rubryczka, że można było coś dodać od siebie, a ona była za mała. I Duch Święty mówi, w ogóle napisz im list motywacyjny o sobie samej, nie? Dlaczego ty powinnaś dostać te pieniądze? No i ja oczywiście, ja zawsze bardzo dobrze pisałam, napisałam, dlaczego uważam, że powinnam dostać te pieniądze i złożyłam te dokumenty. I akurat złożyłam w dniu, kiedy oni zamykali ten nabór. Także wszystko, wiecie, dopięte na ostatni guzik. No i minął już jakiś okres czasu i wiecie, przyszła mi taka myśl i w ogóle mówię, zadzwonię i dowiem się, czy w ogóle dostałam to szkolenie. A Duch Święty mówi, no jak wierzysz, to nie zadzwonisz. I wiecie, i mówię, okej, no to nie zadzwonię. No i tak sobie minął jeszcze tydzień. No i słuchajcie, dostałam telefon, że przyznali mi 6 000 zł. Brawo. Na szkolenie. Ale wam powiem w ogóle, jaki jest jeszcze dobry Bóg, bo ja w tym czasie w ogóle głosiłam Ewangelię, a teraz dużo gdzieś tam działam na ulicach, w ogóle w pociągach, jeżdżę do kobiet, spotykam się z kobietami, usługuję też przez internet i to naprawdę jest bardzo dużo i wiele godzin dziennie. No i wiecie, jest jak jest, maluję obrazy, ale nie mam stałego dochodu. I wiecie, ja przestałam po prostu myśleć o tym, ja zaczęłam Bogu za wszystko po prostu dziękować. I powiem wam, co się zadziało w tym Urzędzie Pracy. Ja w ogóle, wiecie, kto mi zna bliżej, to wie, że ja mam trochę taką szaloną duszę emocjonalną. Jak mi poniesie, to jestem taka, wiecie. I jak ona mi powiedziała, że mam i mam przyjść po to zaświadczenie, to mnie tam poruszyło i powiedziałam, Boże, dziękuję. W ogóle taka ucieszona i ona tak, wiecie, zdziwiła się ta kobieta i mówi, i wiecie, chyba ten mój uśmiech i w ogóle to światło w ogóle otworzyło ją też na mnie i mówi do mnie, wie pani co? Ale ponieważ znalazła sobie pani sama to szkolenie, a potem znalazła sobie pani taki staż miesięczny na to, to w ogóle należy się pani jeszcze bon aktywizacyjny, nie? I w ogóle, a ja mówię, okej, ale ponieważ ma pani zasiłek jeszcze na 9 miesięcy, który pani straci po ukończeniu kursu, to damy pani bon aktywizacyjny i jeszcze na te 9 miesięcy dostanie pani połowę zasiłku, nawet jak pani będzie pracować, Amen. Nie? I słuchajcie, ja to policzyłam. I w ogóle wyszło około 13 000 zł. Brawo. Także to jest, słuchajcie, Boże działanie. Ja Jezus ci oddaję w ogóle chwałę. I w ogóle jeszcze mam drugie świadectwo, bo chciałabym się odnieść do proroctwa Artura, które dostałam po prostu już jakiś czas temu, parę miesięcy temu. Ja oczywiście się zgadzam ze wszystkim z Arturem, ale jakby nic za tym nie poszło we mnie. Nie? Ja dostałam właśnie o obrazach, że będę robiła inne rzeczy i tak dalej. Ja w ogóle gdzieś tego, w ogóle nie odbierałam tego od Boga, tak mi się wydawało, ale wiecie, Bóg zawsze wszystko robi w swoim czasie. I ja w komorze się o to modliłam. I tak, taka frustracja też przyszła do mnie. Mówię, Boże, przecież ufam Arturowi, w ogóle zgadzam się z tym proroctwem i biorę to przez wiarę. Ale wiecie, ale tak jakby nic za tym nie szło. I wam powiem, w pewnym momencie to nie jest tak, że nic nie idzie. Po prostu na wszystko jest potrzeba czas. W ogóle przyszedł mi taki pomysł, żeby w ogóle nie malować obrazów stricte jako malować, ale żeby robić obrazy z takich kamieni cyrkonii swarowskiego. Amen. I wiecie, to było tak wielkie i tak mnie trochę z jednej strony przerosło, bo ja mówię w ogóle wow i powiem wam, znalazłam w ogóle stronę, w ogóle wierzę, że to Duch Święty, bo od razu mi to wyskoczyło na Facebooku z kamieniami z zagranicy, które w ogóle ściągam. I to jest niesamowite, bo ściągam je w miarę w dobrych pieniądzach, bo na po prostu zrobienie takiego obrazu bardzo dużo kamieni potrzeba. Ja chcę robić skrzydła generalnie, mam taką zajawkę i to dosyć sporo będzie kosztowało, jeśli chodzi o jeden obraz. Ale ja wam powiem, ja już to zrobiłam i zamówiłam te kamienie.
i wam powiem, że już dostałam jedno takie duże zamówienie na obraz metr na metr co najmniej. Amen. Z kamieni, także chwała ci Jezus. To jest w ogóle część tego proroctwa Artura, która się po prostu wypełnia teraz, a druga to jest takie, że Duch Święty powiedział, że on w ogóle chce mnie widzieć na ulicach, żebym głosiła Ewangelię malując obrazy. Amen. Po prostu. I ja chcę w to wejść, słuchajcie. Także, kochani, ja z tego miejsca w ogóle gorąco was wszystkim zachęcam, abyście kupowali te moje dzieła, bo kupując ode mnie obrazy wspieracie szerzenie Królestwa na ziemi. Wiecie, amen. Ja tutaj podejmuję teraz bardzo wiele działań, jeżdżę, na to wszystko potrzeba pieniędzy. Otworzyły nam się drzwi na Podlasiu, chcemy tam jeździć do kobiet. I to mają być regularne wyjazdy i będziemy jeździć w parę osoby. Także kochani, miejcie to w swoim sercu. Także to wszystko. Amen.